No co się tak kręcisz? Chcesz też zupy? Nie, chcę gazeta. Nie, jak skończę, to ci dam. Kurczę, bo tam na razie. Ja muszę poczytać o mojej wieksie. Ale trzecia musi poczytać nekrologii. Co czy to? Nekrologii czy to? Może umarł ktoś znajomy, trzeba wiedzieć. Nie, bo nie, nekrologii czy to? Też dużo tego czytania tam można. Siemanko, kochany, jesteśmy prosto ze stolicy, gotowy do handlu. Cześć, Andzia. Cześć, serwus. Cześć, słuchaj. No co? Andzi już całkiem odbiło. Co tym razem? No. Co? Ty wiesz, co ona czyta? Co? Nekrologii. Co? Nekrologii są po to, żeby je czytać. Aha. Cześć, Huberci. Cześć. Nekrologii są po to, żeby je czytać. Nekrologii to nikt czyta karlikowo. Tam są na pewno same jej znajome i znajomi. Ale ty? Zbyszek, chcesz też zupy? Wiem, chętnie. Pokaż, pokaż zupę. To ja idę odrobić lekcję. Okay. Nie, Zbyszek. Co? To ty też czytasz nekrologii, ciebie ty... Nie, tam chcę zobaczyć, co tam stoi na rynku, no. Na jakim rynku? No. Na rynku użyków. Na rynku usług pogrzebowych, rozumiem. A, Jaronie, to co wy usługi pogrzebowe na rynku robicie? My robimy na cmentarzu, ja tam nie wiem. Będzie. Usługi pogrzebowe to jest, no to jest biznes, jak każdy inny. Co ty fanzolisz, jaki zaś biznes? A zobacz, a co tu jest, co tu jest napisane, co to jest reklama, czego? Zakład pogrzebowy Charon, no, to jest normalny biznes, usługowy jak każdy inny, rozumiesz, nie ma to tamto. Jakby to był biznes, to by na tym się dało zarobić pieniądze. A co ty myślisz, że nie zarabiają? A ty wiesz, ile taki pogrzeb kosztuje? Nie wiem jeszcze, że nie miał. Ha, nie miał. No, najtańszy to kosztuje chyba ze 3000 zł. Jakim cudem? Jak to jakim cudem? A trum na to co, za darmo? No, a miejsce na cmentarzu, a ksiądz, a mowa pogrzebowa, a muzyka, jakieś tam organy. Człowieku, jaki to jest biznes, ho, ho. Ty, i poważnie by się na tym dało żyć? Wiesz co, jak? Słuchaj, przedsiębiorcy pogrzebowi to są... To jest elita wśród całego biznesu. Kurczę, blady, Zbyszek! Że ja też na to jeszcze nie wpadł, patrz. Ty, Becik, tylko ty mnie nie mówisz, że ty chcesz. No Zbyszek, no pewnie, że chcesz zrobić ten biznes. Ja się dziwię tobie, że ty nie możesz nic łba do interesu, wiesz? Tak to. No, no wiesz, o takim cudzie, kurde, o takiej żyle złotej, nic tym nie robisz. Przecież Zbyszek, patrz. Na świecie jest pora miliardów ludzi, nie? No tak, no. No i teraz zastanów się, ile z tych ludzi będzie żyło wiecznie, no? No, po mojemu to żody, nie? No oczywiście, że nie, no nie ma to tam. No, czyli to są wszystko moi potencjalni klienci. Potencjalni, tak się godą? No tak, ale... Jaronie, Zbyszek, patrz, jak ja od każdego pogrzebu na świecie wyda brą i no jedna złotówka, aha, to ja po krótkim czasie, Jaronie, ja wyda miliarderem, Zbyszek, miliarderem! Ty, co ty chcesz zrobić? No pewnie, że chcę, hopie, ja chcę otworzyć ten biznes pogrzebowy. No, kurczę, blady, jak będą sprzyjające okoliczności, hopie, to ja zrobię taką ekspansję, że ja wyda jak jakiś cmentarny McDonald's czy coś. Cały świat pochowia jeszcze dobrze na tym wyjdę. Bo ja czuję, że ty wariujesz. Ty, a ty wiesz, jak do tego trzeba się zabrać? No pewnie, że wiem. Jak? No, to trzeba zacząć tak, jak się zaczynał każdy biznes. To znaczy jak? No jak? Od pójścia do Alojza na piwo. Idziemy. Chodź! Bercik, ja nie wiem, co ciebie zaś do tyłu wystrzeliło. No, panie Alojz, właśnie mu tłumaczę, że to nie jest takie proste. Jak nie jest proste? Ludzie, co tu jest trudnego w umieraniu? Przecież umrzeć każdy umie. No, oczywiście do rodzenia to potrzebne są kwalifikacje, ale do śmierci pierona, do tego, żeby umrzeć, no i mniej wykwalifikowany idiota umie umrzeć. No mam rację, czy nie? No masz, ale... No to czemu inni mają na tym zarabiać, a ja nie? Z tobą interes, Berci, ja nie wiem. Ale wchodzisz w to, czy nie? A wiele ja z tego wydam ją. Pierona, a co zawsze jest po każdym pogrzebie, co? O właśnie, no pewnie strypa. Dokładnie, no, tradycyjno śląsko balanga żałobników. To samo co wesele i no jeden narąbany mniej. No, ty możesz do tego lokal, rozumiesz? To znaczy, że teraz wszystkie strypy by umie były. No właśnie, no jasne. Już widzę te reklamy pańskiego szynku w gazetach. Po śmierci prosto do Alojza. Ja, to by było richtig fajne. No to, hopy, pod te strypy. No to pod te strypy.
Panie przedsiębiorco, co teraz kombinujemy? Wiesz, bo mam już załatwiony ten szynku Alojza. Aha. Teraz mi została sprawa najważniejsza. Czyli? Nazwa. Nazwa mojego przedsiębiorstwa. Aha. No i co? Bo tu jest takie jedno ciekawe, patrz. Co? Haron. Co to jest ten Haron? To jest taki koleś z mitologii. Znaczy Grek? No tak, no z Grecji wiesz, Agatenie te sprawy. Mito z mitologii, no. Czekaj, coś mi świto. Z tym, że z Grecji to ja rozumiem, no, Olimpiakos i Panathinaikos, ale czy tam grał jakiś Haron, czy nie grał? Zresztą może i grał. Z Grecji zawodników rozumiem, no, Olisa Bebe i tego, Warzywy. Becik, nie kompromituj się. Mitologia to nie jest drużyna piłkarska. A, to koszykarz w takim razie. Dobra, to na tym się nie znam. Wujek, żaden koszykarz. Haron był przewoźnikiem promowym przez Styx. A co promowy przewoźnik bo wspólnego z pogrzebami? Bo w mitologii była taka rzeka Styx, która oddzielała pogodny świat żywych od ponurego świata umarłych. No, a wujek i tak tego nie zrozumie, bo to zupełnie inna kultura. Co ja nie zrozumiał? No nie. Ja nie zrozumiał! Jak my tu na Śląsku mamy też coś takiego. Mamy ino, że to nasza rzeka się nie nazywa Styx, a Brynica. I ona oddziela świat porządnych Hanysów od świata przemądrzałych karakanów ze Sosnowca, wiesz? Dobra, ja chciałem tylko pomóc. A swoją drogą to na pewno w tych Atenach, tam w tej Grecji na pewno też mieli jakiś swój Sosnowiec, że go musieli tą rzeką oddzielić, wiesz? Ale jak się ta rzeka... Styx i ona płynęła pod ziemią. No. Właśnie, słuchaj, Bercik, a może tę swoją firmę nazwij Styx? No. No, to już lepiej Brynica. Nie, to musi być coś takiego śląskiego. No wiesz, ale podziemna rzeka to nawet pasuje. Że podziemna to w porządku, ale cała reszta musi być taka... Wiesz, to musi być taki Haron i no, żeby on był bardziej ze Śląska. No. Bercik, co ty zaś wyprawiasz? Andzia, robię to, o czym ty żeś całe życie marzyła. Tyś już chyba do reszty zaświrował, rozumiesz? Ja nie jest taka pewna, czy ja marzyła o czymś takim. Jeronie, co żeś nie marzyła? Ty nie widzisz, że ja wziął właśnie z prawej swoje ręce i własną firmę otwieram. Pogrzebowo? Tak, pogrzebowo, no. Nie będziesz więcej musiała czytać tych wieruńskich gazet, żeby się dowiedzieć, kto umarł. Patrz, jako to jest oszczędność papieru i pieniędzy. Wszystkie te artykuły by dał w domu. Ty wiesz, co mi się wydaje? Że jeszcze trochę z tobą pożyję i to zdaje się jo wyda twoją pierwszą klientką i jo już się trochę gorzej czuję. I bardzo dobrze, bo jako pierwsza klientka masz szansę dostać rabat. Oho! Może to dobry znak. Pierwszy klient, co? Jeronie, wyszedł, pomału. Czekaj, no, już, idź. Idź w odwrót. Proszę, proszę, proszę. Witam mojego pierwszego klienta. To wy, Karlikowo. Proszę, 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 pani Karlikowa, pani siada. Dzień dobry, Bercik. Jeronie, coś ty się tak wystroił. A, widzicie, Karlikowo, bo ja właśnie otworzył... zakład pogrzebowy. A wy co? Wy tak cały czas żyjecie jeszcze? I długo tak jeszcze zamierzacie? A co? No do nic i no, wiecie, czasami byście mogli iść na rynka sąsiadowi, nie? To ja przepraszam bardzo, zostawiam państwa sami. Słuchaj no, Berci, nie widział, żeś tykałeś mojego Karlika? Nie, a co? No nie, my się troszkę powadzili, wiesz, no, no i zniknął pierwszy, czwarty dzień go nie ma w domu. Przestuńcie, czwarty dzień? Ja. Czwarty dzień? Czwarty dzień, pieruński hachor, Jeronie, życia z nim nie mam, no. A u tego, u Alojza, że się szukali? Szukałach, nie, nie było go w ogóle. Bercik, ty go znosz, on z domu nie wychodzi, nie? 10 lat już nie wychodził, a teraz go nie ma, no. Karlikowo? Co? Karlikowo! Czwarty dzień go nie ma! Czwarty dzień, ja! Pójdźcie w moje ramiona! Wiecie, ty nie psychofato, jeden, o co ci chodzi? Karlikowo, słuchajcie, widzę, że mimo wszystko zostaliście moją pierwszą klientką. Niniejszym składam wam kondolencje z powodu śmierci szanownego małżonka. I jako pierwszej klientce przysługuje wam specjalny rabat. Co takiego? Jeronie, Karlikowo, no
Cóż wy tak lamentujecie, no? Berci, a tyś jest pewny, że mój karnik już nie żyje? Ja, Jerzech, pewny. Jaronia, ale ja bym też równocześnie powiedział, że jako pierwszej klientce przysługuje wam zniżka, no. To co z tego, no ale mój karnik. Jaronie, karnik, no co za baba, przez 5 minut temu jeszcze żeście go dali, że to jest Achor. To o kogo wy teraz tak rozpaczocie, co? Berci, już nim żyłaś 40 lat, no. 40 ja? Lat? Z takim haharym, kiedy wychodzi z domu i 4 dni go nie ma, tak? No, karlikowo, to wyście nie powinni dostać, ino, zniżka u mnie. Wyście powinni dostać medal. Medal? Ja. Dadzą. No, może nie moja firma, bo moja jest od czego innego, ale karlikowo, jowum za to dum taki rabat. Ja? A jaki? Słuchajcie, karlikowo, no więc tak, normalny pogrzeb kosztuje jakieś 3000 złotych, nie? A u mnie, mocie, super pochówek. Oryginal, rozumicie? Za jedyne 1000 złotych. 1000? To bardzo drogo. Jarunie, co z drogo? Karlikowo, no co drogo, ale wy wiecie, jaka my są firma. Jak my wą tego hopa pochowamy, on wą już na wiele nie wylezie. Na pewno? Kurczę, karlikowo. Firma podziemny Hanys gwarantuje wysoką jakość swoich usług. Karlikowo, a wyście kiedyś widzieli film Noc żywych trupów? Imię ojca i syna i ducha, nie. Słuchajcie, bo tam jest taka scena, jak te trupy wyłażą z pod ziemi i się szwindają po mieście. A wiecie, czemu one wyłażą? Nie wiem. Bo nie chowała ich firma Podziemny Hanys. Podziemny Hanys gwarantuje wysoką jakość swoich usług. Karlikowo, ja wam powiem tak szczerze. Ja się na robocie podziemnej znum. I wiecie, że u mnie nie ma fuszelki. Jak my wą karlika pochowamy, on wą już nie wylezie, to będzie roz na zawsze. Dobra, ale nie dałoby się, no troszkę taniej. Karlikowo, patrzcie, wy wiecie, wiele to wszystko kosztuje, mocie. Tu mocie specyfikacja, patrzcie. Trumna kosztuje tela. Tutaj mocie muzyka na pogrzebie, tela. Mowa pogrzebowo, tela. No. Mowa pogrzebowa? No. 200 złotych? A w to będzie godą. A, no i większy specjalista w tej dziedzinie. Jo. Zamowa pogrzebowa dam najwyżej 50 zł. Jaruna, karlikowo. No kurczę, dobra, no. W porządku, niech będzie 50 zł. No, no i wiesz, że będzie mowa trochę gorszej jakości. Słuchaj, Alois. Ja? Przynieś no dwa piwa. Cześć. Przynieś też paluszki, dobra? Dobra. Co jest? Słuchaj, mam do ciebie taką sprawę. No. Potrzebowałbym dobrej muzyki na taką jedna okazja. No ale to co, heavy metal, rock, rock and roll, wiesz, że ogrom wszystko. Italo disco. O, Italo disco. Dobre to jest. Italo disco jest dobre na każdą imprezę. A co to mówi za impreza? Pogrzeb od karlika. Karlik umarł. Od karlikowy, co nigdy z domu nie wychodził. Ten są. I on nawet nie zauważył ty. No, żeś nie zauważył, bo on nigdy z domu nie wychodził. Ja żeś miał zauważyć. Ty, ale to jak będzie z tym Italo disco? Nie bardzo. To po prostu nie pasuje. No, kurczę blade, to ty się znasz na muzyce, a bo nie, pierna, no to co się gra na pogrzebach? Wiem. Ja ci zagram cisza. Jak mi zagrasz cisza? Normalnie, ci zagram na trąbce, ale cisza. Kurczę blade, co ty mnie w konia robisz? Przecież wiesz, że ciszy się nie do zagrać. No to się weź kogo chcesz, niech ci zagro co chcesz. Nie, no czekaj, spokojnie, to się musi coś dać. No, co się gra na pogrzebach? I no nie żadno cisza, bo być głośno, no. No coś, co ma jako śmierć w tytule, czy coś, no. Śmierć w tytule? Bo czekaj, było takie coś, śmierć w tym, śmierć, no wiesz, no ten zespół taki, no, w bikini, śmierć w bikini. No, tytuł dobry, a jak to leci? No nie znasz. W bikini śmierć. No to jest dobre. Ci powiem, trochę dziwno pogrzebowo piosenka. No ale to co chcesz? No to nie może być? No niby może, no ale co to...